Jak widać, Hajeczka dowiozła nas szczęśliwie do domu. Podołała trasie. Już ogarnięta, doczyszczona tyle, ile się dało z grubsza. I zrobione te tematy, które powinny być od razu zrobione po przyjeździe, bo nienawidzę, jak motocykl stoi z jakimiś tam defektami, usterkami. Czyli porządny serwis olejowo-filtrowy. Ogarnięte przednie zawieszenie, już bez jakichś dziwacznych opatrunków, trzyma się dzielnie. I wymieniony kompletny zestaw napędowy. Także na chwilę obecną takie oto zabiegi, bo jak się okazuje, mimo tylu kilometrów w siodle, to jak zapowiedziała moja małżonka, to jeszcze nie koniec wojaży, podróży na ten sezon. Jeszcze planujemy we wrześniu sobie na jakiś taki przedłużony weekend wyskoczyć. No i jak zawsze z bratem, z moim ukochanym braciszkiem, mamy taką tradycję, że na zakończenie sezonu też sobie we dwójkę na maszynach wyskakujemy solo. A gdzieś też na właśnie jakiś weekendzik troszeczkę się odprężyć, spotkać, pogadać, zapomnieć o tym całym wariactwie. Także absolutnie jeszcze nie koniec sezonu, myślę minimum z dwoma fajnymi wypadami, co najmniej. I tak, jeżeli chodzi o przebieg, to jest troszeczkę już nieprawdziwy, ponieważ motocykl już jest po naprawach, po testach, po tankowaniu. Prawdziwy przebieg, już sobie zapisałem nawet na kartce, bo zrobiłem sobie zdjęcie, słuchajcie. Prawdziwy przebieg, jak w ten dzień, w który wróciliśmy, 87,225, a jak wyjeżdżałem, było 79,800, czyli 7425 km dokładnie. Tyle wyniosła cała trasa. No wiadomo, z przygodami i to nie jednymi. Żeby było ciekawiej, a co, zrobimy reklamę, nawet poddał się nowiuśki spryskiwacz tutaj, no taki można powiedzieć specyfik do czyszczenia szybki, również tutaj ten mechanizm cały wysiadł, także wszystko na nie, jakiś pech czuwał nad tą podróżą. Oczywiście rozmienił się na szczęście na drobne takie różne tematy, ale trochę dał w kość. Może zacznijmy od stelaża. Stelaż dojechał do końca i już pokazuje, w jakim miejscu się zatrzyma. Z tej strony widoczne jest to słabe, jeszcze jakiś tu deszcz złapał go i troszkę zaszedł rzą, ale widać, co tutaj już się działo. No to już była taka ładna połowa, nawet więcej jak połowa, można powiedzieć, szerokości tego jednego mocowania już no pęknięcie poszło poza połowę, o może tak, ale szczęśliwie sprzęcik nas dowiózł z kuferkami. Co jeszcze? Co jeszcze takiego ważnego? Napęd, wam powiem, nie było tragedii. Jeszcze by coś tam przejechał. Nie jest aż tak źle. Myślałem, że jest z nim gorzej. Co do opon. Opony. Metzelerki Z6. W bardzo fajnym stanie. Aż mnie zaskoczyło, że jeszcze jest tyle mięsa po takim... po takim przebiegu. I teraz jeżeli chodzi o opony, rewelacja, słuchajcie, różne warunki, natomiast nawet w ekstremalnych warunkach typu deszcz, zimno i wyskoczył mi w Finlandii renifer, gdzie było naprawdę groźne hamowanie takie na metry, no wycisnąłem z hamulców co się dało i opony nie złapało uślizgu. Także nawet w takich najgorszych warunkach nigdy nic. Po prostu nie było momentu, w którym gdzieś czułem się na nich niepewny.
I przez ten czas nie było ani jednego jakiegoś czy uślizgu przy hamowaniu, czy też przy przyspieszaniu. Jeżeli chodzi o gradację opon, to sprawa jest dość ciekawa. Nigdy się chyba nad tym nie zastanawiałem, albo nigdy tak też się nie wydarzyło. Ponieważ jak jeździcie normalnie sobie tutaj, powiedzmy nie po torze, tylko po ulicach, to zawsze co się dzieje? Boki są ładne, zaokrąglone, a tutaj no środek opony standardowo robi się troszkę taki wypłaszczony i on się spłaszcza coraz bardziej. To jest właśnie opona zdemontowana sprzed wyjazdu. Standard, szczególnie jak się jeździ samemu, przy dużych mocach, momentach, ta opona po prostu przy jakimś tam mocniejszym odkręcaniu jest tak gorąca, że ciężko ją dotknąć, bo cały czas łapie uślizgi. Po prostu nie jest w stanie utrzymać tej mocy. Zobaczcie, co się stało z tą oponą. Ta opona na środku, nie wiem, czy to widać, ona praktycznie już teraz gdzieś tam była kawałek jakichś testów, ale tutaj praktycznie ten bieżnik jest dalej super okrągły, natomiast zdarły się boki. Jest tu normalnie, nie wiem, czy to wychwyci, jest normalnie taki wyczuwalny schodek pod paluchem. Co tu się zadziało? Po prostu tył, kufra, jazda w dwie osoby plus maksymalnie obciążone kufry spowodowały to, że tył był tak cholernie dociążony, że praktycznie no nie było większego zużycia, bo tak się mocno kleił. Natomiast w zakrętach ta siła z kuframi mega obciążonymi plus szorstki asfalt i w Finlandii, i w Norwegii powodował to, że po prostu oponę strasznie tutaj zaczynało ścierać. I widać ewidentnie, że ten kawałek, o dziwo, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałem, nie zaobserwowałem, jest najbardziej zdarty. Tu już jest ok, ale no wiadomo, no z kuframi dwie osoby, pogoda jest jaka jest. Zużył się najbardziej. Środek jest prawie jak nowy, boczek tutaj to wiadomo, że mało się tego wykorzystywało tam, a zużyta jest ta strona. Normalnie czuć taki schodek. Tak czy siak, pierwszy raz widzę taką gradację, albo wcześniej się nad tym kompletnie nie zastanawiałem, nie zwróciłem na to uwagi, ale mówię, co do opon, rewelacja. Jestem mega zadowolony, być może są lepsze, ja mam tam jakichś większych opinii, nie mam na temat opon, bo się za dużo nie zastanawiam. Natomiast o tych mogę powiedzieć, że ani razu nie zawiodły. I teraz może, jeżeli chodzi o zwierzątka, to naprawdę uważajcie, bo mi generalnie wyskoczyły w czasie podróży 3 razy renifery, 2 razy tak dosyć bezpiecznie z daleka, gdzie to po prostu może nawet nie było jakieś mocniejsze hamowanie, co takie przewidywalne zwalnianie, natomiast ten jeden raz wyskoczył mi renifer dość blisko i to z jakimś maleństwem z tyłu. No było ciepło, powiem szczerze, było ciepło, ale jakoś się z tego uratowałem. No i wtedy już wiedziałem, że naprawdę trzeba mocno rozglądać się na boki i uważać. Co do samych tych zdarzeń wszystkich, o których i w pierwszej części mówiłem i w drugiej, to ja wiem, że to wszystko miało prawo się zepsuć. Szczególnie przednie zawieszenie, które miało 24 lata, które uszczelniacze już dawno powinienem wymienić, ale chciałem sprawdzić, ile mogą wytrzymać. To po prostu z czystej ciekawości. Dlaczego akurat tutaj? Dlaczego wszystko akurat tutaj? No to tego się już nie dowiemy, ale to był taki splot no takich małych złośliwości losu, to samo ze stelażami. To nie są jakieś super markowe stelaże i mają już dobre naście lat, bodajże z 12 lat. Zjechały naprawdę kupę kilometrów, zawsze mega obciążone. Nigdy im nie było, dlaczego na tej wyprawie też puściły. I wiele innych rzeczy. Czemu akurat wszystko się działo jednocześnie na tej samej wyprawie? Naprawdę nie mam
kompletnie żadnych pretensji do tych stelaży, bo to, co one dźwigały, to się w pale nie mieści. I mówię, to są stare stelaże, które mają przebiegu, ja wiem, od 25 do 30 tysięcy w trasie. I cały czas mega obciążone, więc absolutnie żadnych zastrzeżeń i zawsze ponad limit. Więc to miało prawo się stać. Ale wszystko, jak na złość, na jednej wyprawie. Aż sobie zapisałem karteczkę, co wam jeszcze powiedzieć. Co warto przed taką wyprawą sobie jeszcze dograć. Moja żona wykupiła nam i travelkę tutaj, jeżeli chodzi zdrowotną, i asystansa. To daje taki spokój. Nie daj Bóg, coś się faktycznie wydarzy. Durny kapeś, którego już nie jesteście w stanie tym podstawowym zestawem załatać. Czy jakaś większa awaria silnika, bo to różnie bywa, czy sprzęt młody, czy stary. Mieliśmy asystansa praktycznie do 2,5 tysiąca kilometrów holowania, także był taki wewnętrzny spokój, że gdyby gdzieś się coś wydarzyło, czy jakiś ślizg, czy cokolwiek innego, to mamy ten transport minimum do Polski zapewniony, także to nie wychodzi naprawdę przy takiej już podróży jakieś, nie wychodzą to jakieś astronomiczne sumy, naprawdę to nie są duże pieniążki, a warto coś takiego mieć, jeżeli chodzi o trudność wyprawy, ale mówimy to o takich nie jakichś ekstremalnych wyprawach, tylko no, dla zwykłych śmiertelników, tak, to tak sobie z małżonką rozmawiałem, w skali od 1 do 5 dałbym 4, ponieważ kupa tysięcy kilometrów codziennie praktycznie na motocyklu od rana do wieczora, zawsze wieczorem się zjeżdża na pole, czy to na camping, czy do hotelu, bo jednak żeby to objechać w 2 tygodnie, taki kawałek, który no my tu mieliśmy zaplanowany, no to nie było dnia, w którym można było odpocząć. Były trasy dłuższe, krótsze, ale nie było dnia bez jazdy na motocyklu. Wiadomo, warunki też niezbyt sprzyjające, bo i deszcz, i błoto, i zimno. Także duże wyzwanie dla motocykla, który ma co ciągnąć, bo jak tam jedziecie, to musicie porządnie motocykl obładować. No i dla was to jest codzienna walka z własnymi słabościami, bo przy takich przebiegach dziennych jednego będzie bolał kark, drugiego gdzieś będą łamać nogi, kolana, ręce. Każdy ma jakieś tam swoje, tak powiem, słabości, bolączki i są dni, w których naprawdę człowiek ma dość. A podstawą takiej wyprawy to jest, to mówię naprawdę z pełnym przekonaniem, trafienie w pogodę. Bo co jak co, na samym Nordkapie było zimno i chłodno, deszczowo, ale analizując całe 2 tygodnie, mieliśmy super pogodę. Naprawdę super pogodę. Tego deszczu, jeżeli był, to był jakiś przelotny. Nie było tego zbyt dużo, bo jeżeli traficie, a są takie momenty, że po prostu leje od wyjazdu do, powiedzmy, przez kilka dni, to już macie dość. Po prostu wracacie, macie dość. Nie ma przyjemności, nie ma widoków. No rozbijanie się w mokrym namiocie, przemarznięci, nie ma gdzie tego wysuszyć. No powiem wam, że pogoda to jest więcej, trafienie jak w pogodę to jest więcej jak połowa sukcesu. A mówię to też z tego przekonania, że kilka lat temu, tak jak wam wspominałem, byliśmy właśnie w Norwegii, trafiliśmy w taki moment, że na kilka, powiedzmy na 6 czy 7 dni to było 5 w deszczu. Mieliśmy kompletnie dość i naprawdę byliśmy totalnie zrezygnowani. Tutaj pogoda służyła w większości trasy pogoda służyła i tak jak mówię, trzeba sobie to wszystko przekalkulować i jak najbardziej wziąć pod uwagę to, żeby na Nordkapie gdzieś sobie jakiś domek
wynająć tak jak my, ponieważ i to z dużym wyprzedzeniem, kilkumiesięcznym, bo później już nie ma terminów, a jak tam dojedziecie przemarznięci, o pogodę to tam jest bardzo ciężko, to naprawdę odechce wam się tego Nordkapu i całej tej wyprawy. Także tu jak najbardziej polecam, jak na przykład jedziecie z namiotem, ok, ale co jakiś czas albo wynająć sobie domek, żeby złapać chwilę oddechu, albo nawet hotel, bo my też w niektórych miejscach gdzieś tam mieliśmy wychodzony w fajnych cenach hotel, gdzie człowiek troszeczkę zażył tego komfortu, troszkę się zregenerował, odpoczął tak, no troszeczkę w innych warunkach. Dużo osób dziwi się i krytykuje, że czemu Hayabusa, a nie jakimś turystykiem. Powiem wam tak, jak widzieliście jakieś filmy, nieraz robiłem przymiarki do innych motocykli, tym bardziej do turystycznych, ale no jakoś naprawdę nie po drodze mi z nimi, nie czuję tego, tej takiej pełnej przyjemności i satysfakcji jeżdżenia tym motocyklem. Gdzieś mam w głowie przestawione przez tyle lat, że tym motocyklem jeździ mi się dobrze, czuję go po prostu niesamowicie dobrze i sprawia mi wielką frajdę właśnie podróżowanie na Hayabusie. I tutaj nie ma znaczenia, jeżeli sobie czujecie się dobrze na swoim motocyklu i wiecie, że dacie radę ileś tam set kilometrów dziennie jechać bez jakiegoś większego zarżnięcia, to nie idźcie na siłę w turystykę. Jeżeli lubicie jeździć turystykiem i sprawia wam to frajdę, to jak najbardziej, to jeszcze lepiej. I mi coś nie po drodze, dlatego też Hayabusą objechaliśmy już mnóstwo tysięcy kilometrów i dalej twierdzę z małżonką, że dalej będziemy tym motocyklem podróżować, no można powiedzieć, w nieznane i znane, wszędzie gdzie nas tam poniesie. I co więcej, rozmawialiśmy już z wieloma tam osobami gdzieś tam przypadkowo czy na promie i zaczepiło nas takie małżeństwo z Francji, można powiedzieć po 50, które podróżowało na Moto Guzzi, takim fajnym nowym turystyku. Kompletnie nie znam się na tych modelach i sobie nie przypomnę, co to było. I jak zobaczyli moją i małżonki pozycję na Hayabusie, to stwierdzili jednogłośnie, że musi nam być cholernie ciężko i niewygodnie na tym motocyklu. Ale kiedy przeszliśmy do konkretów, a oni z ciekawości jeszcze zapytali, ile jesteśmy w stanie dziennie zrobić kilometrów na tym motocyklu, to kiedy im powiedziałem, że są dni, kiedy robimy i 1000 kilometrów, są dni, kiedy robimy po 400, w ten dzień akurat kończyliśmy dobijać do 750 kilometrów, to szok i niedowierzanie z ich strony, o czym trochę wyszły z orbit. Ale mało tego, powiedziałem im, że w ostatni dzień po wyjeździe z promu musimy zrobić w jeden dzień 1200 km, bo tyle mamy do domu. To powiedzieli, że to jest niemożliwe, że po prostu się nie da. U nich sprawa wygląda tak, że oni dziennie potrafią zrobić 300, maksymalnie 400 km, ale są już wtedy maksymalnie wyprani. Są tak zmęczeni, że po prostu mają wszystkiego dosyć. Także jak widzicie, nie chodzi tu tak do końca o motocykl, tylko o to, jak jesteście gdzieś wprawieni w takie jazdy, jak wam leżą takie długie jazdy, jak jest z waszym zdrowiem i jak motocykl jest skrojony pod was. Bo jeżeli faktycznie macie scharatany kręgosłup i na motocyklu takim jak ten drętwieją wam ręce, no boli kręgosłup, kark i tak dalej, no to faktycznie trzeba sobie odpuścić. No na szczęście ja jakoś tutaj, jeżeli chodzi o te tematy, nie mam z niczym problemu, także mnie kompletnie po całym dniu, oprócz tyłka, nie boli nic, nie mam drętwienia nigdy, z plecami i kręgosłupem też żadnych problemów. W związku z tym no nie widzę przeszkód, by dalej w ten sposób podróżować. Spotkaliśmy też, w sumie okazało się, Polaka na nowiutkim GS-ie 1250 na BMS-ce. I tam też krótka wymiana zdań, okazało się, że on też robi maksymalnie 500 km dziennie, a mówi tak fajnie, jak się skończy na 400.
Więc jak widać, da się, tylko trzeba mieć, jeszcze raz powtarzam, motocykl typowo skrojony pod siebie, pod swój organizm, pod swoje możliwości. I wtedy naprawdę można wiele. I żeby było ciekawiej, to w ten ostatni dzień, kiedy prosto z promu już musieliśmy dojechać do domu, to te 1200 km pykło naprawdę lajtowo. O 8.30 wyjechaliśmy, 20.30 byliśmy w domu i tak jak siedliśmy z motocykla, to byliśmy w szoku, że tak jakoś łatwo nam to poszło. I tak również oboje stwierdziliśmy, że spokojnie do tych 1500 km to by bez najmniejszego kłopotu w ten dzień zrobił. No tak powiedzmy jeszcze bez jakiegoś tam nadmiernego przemęczenia się. No, także jak widać, można, da się, wystarczy chcieć. I teraz tak, ludzie też się dziwią, bo teraz jak patrzą Hayabusa z kuframi i tak dalej, ponieważ jak sobie zerkniecie w Norwegii, w tych rejonach, no to jest wielki boom na turystyki. 80-85% moim zdaniem to są BMW-ki turystyczne typu GS1250, same nóweczki można powiedzieć. Później troszeczkę miejsca jest dla KTM-ów. Takich jak testowałem typu Adventure, pojawiają się też Ducati, Multistrady i tak dalej, i jakieś 5% to są Japończyki. Także szok i niedowierzanie, ale tak po prostu się siły rozkładają, jeżeli chodzi o marki, no w Skandynawii. I co wam jeszcze miałem powiedzieć, jeżeli chodzi o mandaty, o policję i tak dalej. Generalnie w Skandynawii policji nie ma. Spotkaliśmy chyba jeden radiowóz przez ponad 7000 km. Trzeba uważać oczywiście na fotoradary, na wszelkie ograniczenia, bo mandaty są cholernie drogie. Natomiast jak mocno nie przeginacie, nie szalejecie, to policji nie uraczycie w tych rejonach. No chyba musiałby ktoś na was donieść, że po prostu, i wcale bym się nie dziwił, że jakiś tam szaleniec jeździ, żeby go zatrzymać. Natomiast jak sobie jeździcie w miarę spokojnie, a troszeczkę gdzieś tam przegniecie, no wiadomo, trzeba uważać, tak jak mówię, na ograniczenia, szczególnie przy fotoradarach i w miastach. I w miastach jechać sobie spokojnie. Właśnie z tym radiowozem miałem taką sytuację, że zawsze wjeżdżałem do miasta, pilnowałem się tych prędkości, powiedzmy tych 50-40 w zależności od ograniczenia. Natomiast tu gdzieś zagapiłem się na nawigację. Wjeżdżając miałem jakieś, no powiedzmy, niecałe 70 na godzinę. I na początku stał właśnie radiowóz, który tam kontrolował jakiś samochód. Jak podniosłem głowę i go zobaczyłem, to zacząłem nerwowo hamować i redukować. Policjant usłyszał, popatrzył się na mnie, podbiegł, pokazał ręką, żeby wolniej jechać i to tyle. Trochę się wkurzył, ale to mówię, to był jedyny radiowóz, który spotkaliśmy na całej trasie. No i na sam koniec, przed promem z Norwegii do Danii, mieliśmy trochę czasu, jak dojechaliśmy już do tego miasta, z którego startował tam prom, więc zatrzymaliśmy się w mieście przy takich fontannach dużych. Nie było nigdzie parkingu ani parkomatów, a chodnik był dosyć szeroki, więc stanęliśmy sobie tak delikatnie na boczku chodnika. No i co? Po godzinie jak przyszliśmy, to mieliśmy tutaj zawinięty mandacik w wysokości 900 koron, czyli na nasze będzie około 400 zł. Także miejmy nadzieję, że to tylko jedyny mandat, no taki trochę niesmak, bo w ostatni dzień tak niemiło nas pożegnała Norwegia, no ale ponoć tam tak jest, że wszystko musi być tip-top, a szczególnie jak jeszcze nie swoi, to jeszcze bardziej to jest rygorystyczne
podejście. No w innych krajach to, jak wiecie, można w wielu krajach sobie spokojnie motocyklem parkować w różnych miejscach. Ja mówię, tu nie była sytuacji, że stał gdzieś na parkingu, gdzie nie miałem wykupionego biletu i tak dalej, tylko po prostu no nie było gdzie tam zaparkować i tak pomyślałem, że to będzie dobra decyzja. Żeby było ciekawie, tak jak przyszedłem, to za mną stały dwa motocykle Norwegów, którzy też sobie tam zaparkowali, ale musieli chyba troszeczkę później przyjechać, bo mandatów, jak patrzyłem na ich manetki, nie było. Także cóż, czy coś jeszcze? Czekajcie, spojrzę, bo tak sobie popisałem. Jeżeli chodzi o olej, no nie wiem, no ciężko określić. Dał radę, tak, troszeczkę nadwymiarowo, natomiast czasami wydawało się, jak po prostu gdzieś tam podjeżdżałem pod pole namiotowe, już konkretne, gdzie miałem rzucony kask, stopery wyciągnięte, bo tak to tego nie słychać, że ten motocykl jednak jest jakiś troszeczkę wyciszony na tym oleju. Jakby nie wszystko było słychać tak jak to w Suzuki. Także nie będę tu go przechwalał, że coś lepiej chodziło. Sprzęgło, skrzynia, wszystko chodziło bezproblemowo i wcześniej i na tym oleju. Tu mi się wydawało troszeczkę jakby ciszej chodził. I też jeszcze uwaga taka może końcowa. Zawsze ma być szybko, a wyjdzie jak zawsze. Jak macie tak mocno obciążony motocykl, kufrów nawalone, dwie osoby i tak dalej, macie fajny moment obrotowy, który pozwala wam, że ten motocykl odpycha się z samego dołu, nie ciągnijcie go tych wolnych obrotów, mimo dolnych obrotów, mimo że on idzie naprawdę rzeźko, ponieważ można mocno przeciążyć tutaj układ korbowy. I jakbyście podpięli manometr, to byście się przekonali, że tam w granicach 2000-2500 tam praktycznie ciśnienia oleju nie ma. Tam jest naprawdę szczątkowe ciśnienie i lepiej troszeczkę trzymać wyżej ten motocykl na obrotach, niż go tam ciągnąć z dołu, mimo iż czujecie, że radzi sobie świetnie i nic mu nie będzie. Tutaj często przy przeprowadzaniu tego motocykla, czy też zakładaniu i ściąganiu kufrów, czy niesieniu ich z hotelu do motocykla, docierało do mnie, co tutaj, ile tu jest kilogramów. To naprawdę ręce puchły, żeby to donieść, a co dopiero to później jeszcze ciągnąć. Ten silnik jest tak fantastyczny, że zawsze po założeniu kufrów w dwie osoby jedziemy, nie czuć kompletnie spadku mocy, mimo iż oczywiście wiadomo, ten motocykl nie przyspiesza tak jak powinien, ale nie czuć tego. Po prostu czujecie, że ten silnik dalej daje radę i że nic go tutaj za bardzo nie blokuje. Natomiast jak przyjadę do domu, to jest zawsze to takie odczucie. Ściągacie kuferki, ściągacie stelaż, robicie jakiś tam przejazd próbny i dopiero jesteście w szoku, jak ten motocykl bez obciążenia dopiero zasuwa. I tak na koniec, polecam szczerze jak najbardziej taką wyprawę, tylko od razu mówię, połowa, więcej jak połowa sukcesu to jest trafienie w pogodę, mądre zaplanowanie tego wszystkiego. W sumie nie wiem, jak ta moja małżonka tego dokonała, do dziś ją podziwiam, że praktycznie każdy dzień był rozplanowany na jakieś miejsce i było to zrobione, można powiedzieć, bezbłędnie, bo dzień w dzień docieraliśmy tam, gdzie chcieliśmy, albo nawet troszeczkę dalej, jak nie było nic porezerwowane, po to, żeby na następny dzień do kolejnego punktu no był jakiś tam zapasik. Czyli co, mądre rozplanowanie, trafienie w pogodę, przygotowanie sprzętu, żeby was nie denerwowało, choć czasami, jak widzicie, i tak się nie da, bo zawsze coś tam wyjdzie. No i ułożenie sobie tego w głowie, bo naprawdę przychodzą takie dni, gdzie macie dość, jesteście zrezygnowani, zmarznowani, bo przemarzliście, bo już cały dzień w siodle was tak zmęczył, że nie chce wam się kompletnie nic. A gdzie tu dalej? I o dziwo, to też nasze takie pierwsze doświadczenie, 2 tygodnie, dzień w dzień na motocyklu od rana do wieczora. Myśleliśmy, że coraz bardziej będą nas te wszystkie
kostuchy łamać, tyłki odpadać, ale wbrew pozorom było zupełnie odwrotnie. Gdzieś te jakby mięśnie się do tego, do tej pozycji przyzwyczajały i nie było jakiejś, nie było spadku formy. Czasami było bardziej w głowie taki spadek pozytywnego myślenia, jak fizycznie. Naprawdę fizycznie bez problemu dawaliśmy radę, a takim jakby tego przykładem to był ostatni dzień, gdzie zrobiliśmy 1200 km i nie czuliśmy się zarżnięci mega. Tak jak mówię, spokojnie jeszcze by jedno tankowanko, dwa tankowanka zrobił bez kłopotu. Tak czy siak, motocykl ogarnięty, gotowy do kolejnych wojaży. Wam również polecam taką wyprawę. Jak traficie w pogodę, będziecie mega zadowoleni. No myślę, że kiedyś trzeba to zrobić. To co, trzymajcie się i do następnych wojaży, czy to w serwisie, czy to gdzieś na trasie. Pozdrawiam Was serdecznie.